Metoda rozwiązania w tym przykładzie nie zmienia się. Podstawmy więc w miejsce x dwójkę, w miejsce y minus trójkę. Zobaczmy, jakie możemy tutaj otrzymać wyniki. W pierwszym działaniu dwójki skracam, zostaje 1, dodać, bo ten minus to jest plus, 2 razy 3 to 6, 1 dodać 6 to się równa 7. Widzimy, że ten wynik, który otrzymaliśmy, zgadza się z tym wynikiem. W drugim działaniu mamy 8, odjąć 3. To się równa 5. Otrzymany wynik nie zgadza się z tym wynikiem, który mamy zapisany w układzie równań. To oznacza, że para liczb x oraz y nie spełnia tego układu równań.